Witajcie kochani, witam Was serdecznie na czytaniu dla koziorożca na następny czas. Witam wszystkie osoby spod znaku koziorożca w słoneczku, w księżycu, w ascendencie. Ale pamiętajcie, że ja nagrywam w systemie otwartym, a to znaczy, że możecie tu poszukiwać informacji ze swojego kosmogramu, także z innej planety niż te trzy wymienione. Tak, kochani, tutaj pamiętajmy, że jest to czytanko ogólne, więc bierzmy, co rezonuje, a co nie rezonuje, zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć. Zobaczmy tu, dla koziorożca. Co tutaj dla koziorożca w tym czasie mamy? Koziorożec. Pokażcie nam, proszę. Trzy kielichy jako temat powracający, ewentualnie nowy. Cztery buławy jako coś ważnego. W sprawach relacji, związków, miłości dziewięć buław nam się pojawia. Tak, w sprawach zawodowych, finansowych pojawia się wasza karta, więc jesteście w swojej sile. Rada na ten czas, paść kielichów. Mamy koło fortuny. Wszystko się może zmienić w tym czasie, w tym tygodniu. Okej, co tutaj mamy, kochani, jeszcze? Informacja, że w tym obszarze dla Was musicie się odnaleźć ze swoim życiem. Dla jednych z Was będzie to coś, co się już stało, zadziało, dla drugiej grupy jest to coś, co obecnie się dzieje, a dla trzeciej coś, co dopiero przyjdzie, więc warto wiedzieć. I co tu mamy? Pięć mieczy, karta kochankowie, koło fortuny. Pierwszy temat, który czuję, to to, że w związkach, w relacjach, w miłości wszystko się może zdarzyć tutaj. Szczególnie uważałabym na jakieś kłótnie, udowadnianie sobie. I zobaczcie, jak głośno coś leci. Bardzo głośne leci coś. Aha, jakiś helikopter chyba. Albo samolot. Co pokazuje mi, że tu jest głośno między wami. Pięć mieczy. Jest głośno, ale zobaczcie, kiedy jest hałas, nie da się słuchać, bo nie słychać do końca, co ten drugi mówi. Więc czy wy się słuchacie tutaj? Czy wy tylko oboje robicie hałas, jakby, prawda? Czyli każdy mówi, każdy ma swoje racje. Czy tu jest partnerstwo? Czy tu jest równowaga? Czy tu jest właściwa komunikacja? Bo to jest karta kochankowie, mówi o właściwej komunikacji pomiędzy ludźmi, którzy gdzieś tam są ze sobą w jakiś sposób blisko związani, prawda? Wszystko się tu może zmienić. Pojawiają nam się tu też znaki bliźniąt. Jest to Merkury, czyli właśnie komunikacja. Tutaj mamy koło fortuny. Strzelec i planeta Jowisz nam się pojawia. Czyli tak naprawdę wszystko się może zmienić w momencie, kiedy zmienicie formę komunikacji. To, jak rozmawiacie ze sobą, kiedy spojrzycie na siebie z miłością, właśnie ze zrozumieniem, z szacunkiem, to wtedy też dogadanie się będzie łatwiejsze. Widać, że tutaj w związkach, w relacjach jest jakiś ciężar, jest ciężko. Jakby gdzieś prysła ta cała magia, ta lekkość i na to miejsce pojawił się jakiś ciężar tutaj u koziorożców. Dopytajmy może najpierw do tej dziewiątki buław. Królowa Mieczy. Jakaś tu prawda musi być wypowiedziana. A kochani, tu gdzieś jest niewypowiedziana prawda. Gdzieś tutaj coś tłumicie w sobie, coś nie mówicie, nosicie w sobie żal, pretensje. Może jeden z was, może oboje. Tutaj trzeba by porozmawiać i to tak szczerze, 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 aż do łez, żeby sobie popłakać razem, bo tu puszczą wtedy jakieś blokady, które w was się uzbierały. Czuję, że tu dla kogoś problematycznym jest kwestia dziecka albo dzieci. Cztery buławy. Karta śmierci, pojawia nam się skorpion. Karta diabła. Królowa buław. Karta pazia kielichów. Wieża, dokładnie. Tu słuchajcie, jakieś iluzje w tym czasie będą pękać, bo karta wieży pokazuje pod spodem paść kielichów, że te nasze chcieństwa, te nasze wyobrażenia na temat czegoś, przychodzi tu jakaś prawda, przychodzi tu jakieś światło i to strzela, wszystko pęka, widzisz prawdę i to sprawia właśnie, że
Możesz, jesteś w stanie rozmawiać inaczej z tą osobą, komunikować się inaczej, otwierasz się na nową formę, wszystko się zmienia. Transformacja, idziecie w nowym kierunku, bo cztery buławy to też jest karta, szczególnie przy karcie śmierci, to jest karta pokazująca, idziemy w nowym kierunku, prawda? Tworzymy większą stabilizację, budujemy coś świadomie we dwoje, bez niekończących się oczekiwań, które są często iluzoryczne i bardzo często nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, to co nam się tam chce i marzy, prawda, w stosunku do drugiego człowieka. Natomiast tutaj widać, że jest jakby takie osiadnięcie na ziemi, takie opadnięcie na ziemię, że w końcu widzę i czuję, o co tutaj chodzi i zaczynam rozumieć, jak to wszystko ma wyglądać. I tak czuję tutaj, jakby ktoś mówił, zaczynam rozumieć nasze połączenie, zaczynam rozumieć naszą relację. I czy to będzie relacja romantyczna, czy to będzie jakakolwiek inna relacja, tutaj jakby ta realizacja przychodzi, to zrozumienie, więc fantastycznie. Zobaczcie, drugi raz ta sama karta się pojawia. Czuję, że tu jakaś zazdrość jest i podejrzenia o zdradę, podejrzenia o trójkąt, podejrzenia o to, że jest jakaś dodatkowa osoba w związku. Oczywiście, że tu dla kogoś może się to zdarzyć, bo mamy trójkę kielichów, przy dziewiątce buław, przy wieży jeszcze królowa mieczy, tak, może to być dla kogoś prawdą. Ale tu czuję, że dla większości to jest po prostu to, co wytwarza, generuje twój umysł. I tu znowu rozmowa, komunikacja, prawda, która ma być wypowiedziana, szczerość, otwartość i będzie wszystko wiadome. Czy nie lepiej wiedzieć niż się domyślać? Czy nie lepiej żyć prawdą niż żyć iluzji? Tak to czuję, kochani. Zobaczmy sobie Queen of the Moon Oracle, jakby ktoś chciał zobaczyć. Recenzja już jest na kanale Tarot i Oracle. Ok, i mamy 23 i mamy wdzięczność. I jest kwadra, słuchajcie, każda kwadra, jeżeli chodzi o fazę, i ta pierwsza i trzecia kwadra właśnie księżyca, one zawsze pokazują nam wyzwania, pokazują nam te rzeczy, którym mamy się przyjrzeć. Przyjrzeć się, tak czuję sobie, czy ja jestem wystarczająco wdzięczna. I czy doceniam to, co mam, stworzone, zbudowane, czy może mam niekończące się oczekiwania, zamiast docenić to, co mam, chcę więcej i więcej i więcej. Gdzieś tu czuję, słuchajcie, zachłanność taką. No niestety, słuchajcie, jedna z cech koziorożca, czy tego chcemy, czy nie chcemy, ona przenosi, bo to wychodzi z karty diabła, prawda, przecież, nie? Że chce się właśnie wzbijać, wchodzić na coraz wyższe poziomy życia. I oczywiście to jest wszystko w porządku, kochani. Tu absolutnie jest tak, jak jest. Ta cecha dotyczy koziorożca. Natomiast, i to jest takie założenie na to życie, że koziorożec ma podążać w tym kierunku. Ale chodzi o to, kochani, żeby to nie było po trupach. Nie po trupach do celu, tylko po prostu z zauważeniem tych innych osób. Właśnie to jest u koziorożca jakby w większości, jeżeli jesteś słonecznym koziorożcem, czy też koziorożcem na przykład, gdzie tu czujesz, w Merkurym, albo koziorożec w Wenus, czy w Marsie, to żeby właściwie sublimować tą swoją energię, czyli wykorzystywać, tak tunelować, kanalizować tą swoją energię, żeby tworzyć fajne relacje, fajne związki, a przy tym wspinać się coraz wyżej w karierze, czy to w życiu prywatnym, czy to zawodowym, czy to rozwoju, to i o co tutaj tobie nie chodzi? Jak najbardziej masz to robić jako koziorożec. I za głosem serca, podążać za tymi pragnieniami, ale jednocześnie też docenić to, co już ci się udało zrobić. Wdzięczność po coś poczuć, bo słuchajcie, energia wdzięczności jest bardzo bliska energii miłości, a takiej uniwersalnej, bezwarunkowej, a to jest czysta magia. To jest czysta magia, która jest w stanie przenosić góry. Tak jest. Czyli zdobywaj, podążaj w kierunku swojego sukcesu, zdobywaj te cele, to wszystko, o co ci chodzi, ale jednocześnie pamiętaj, by uszanować tych ludzi, którzy idą z tobą, którzy współtworzą z tobą, którzy mają ścieżkę z tobą, prawda? Tak, zdecydowanie. A jeżeli nie odpowiadają ci ludzie, którzy są przy tobie, no to kwestia zastanowienia, czemu tu jesteś i czemu to robisz.
i czemu z tym kimś. O, wow, 66. No, typowe, słuchajcie, dla materii wibracje. Szóstki, szczególnie kiedy się trzy szóstki pojawiają, tak jak tu już mamy 666, to jest oznaka, że w materii jest jakieś wyzwanie. I te wyzwania w materii najczęściej zdarzają się właśnie ziemskim znakom, ale nie tylko, czyli byk, panna, koziorożec. Koziorożec jest, ma jakby wpisane w swój znak i w swoją ścieżkę właśnie te wyzwania w materii, czyli tą pracę z materią, pracę z tym, co tutaj nazywamy, czy to karierą, czy to właśnie dbanie o dom, o pracę, o działalność gospodarczą. To jest wszystko wpisane w koziorożca życie i ścieżkę. I zobaczcie, tutaj mamy kartę, mamy białego kruka i pokazuje: zaufaj magii. Zaufaj temu, że oprócz tej pracy w magii, w magii, w rzeczywistości, w materii, chciałam powiedzieć, i to rzeźbienie tego, żeby to wyglądało tak, jak chcesz, prawda? Oprócz tego jeszcze jest czysta magia, którą sobie możesz pomóc, i ta magia to jest właśnie wdzięczność. Pamiętaj, że dostajesz w życiu więcej tego, na czym się koncentrujesz, więc jeżeli skupisz się na tym, co już masz, poczujesz docenienie, poczujesz wdzięczność wokół tego, będziesz mieć tego więcej. Jeżeli będziesz się skupiać na tym, czego nie masz, i na tych swoich chceniach, prawda, czy pragnieniach, to jednocześnie wysyłasz, jeżeli mówisz do wszechświata chcę, to znaczy mówisz nie mam. A jak mówisz nie mam, to mówisz brak. A jak mówisz brak, to wszechświat wysyła ci więcej braku, bo to jest 1:1, to jest jak kopiarka. Jak wrzucisz do drukarki coś do wydrukowania, to ci wyjdzie dokładnie to samo z drugiej strony, nic innego, prawda? I to jest to samo z wszechświatem. To, co wysyłasz, to dostajesz. Więc jak zaczniesz wysyłać uczucie wdzięczności i docenienia za to, co masz, nie musisz tego mieć góry całe, ale ważne, że cię to cieszy, że to jest dla ciebie piękne, że to jest wyjątkowe, zacznij próbować w ten sposób trenować sobie taką codzienność, praktykować to w każdego dnia, uczucie wdzięczności, uczucie docenienia. Możesz sobie założyć dziennik wdzięczności, w którym piszesz, za co możesz i czujesz każdego dnia wdzięczność. Słuchajcie, powodów są miliardy. Każdy z nas ma miliardy powodów, by czuć tą wdzięczność. Ale to trzeba sobie uświadomić, żeby przestać brać za oczywistość rzeczy, które są wokół nas, ludzi, którzy są wokół nas. Bo pamiętajcie, że w życiu wszystko się może zmienić raz, dwa, trzy, i ten człowiek, który jest obok, może zniknąć, i ta sytuacja może zniknąć, i to, co masz, też może w każdej chwili zniknąć. Więc doceń. Kwestia dzieci tutaj. Tak, od samego początku tutaj czuję jakieś kwestie związane z dziećmi. Weźmy sobie jeszcze jedną kartę. Więc jeżeli nie masz dzieci, to może chodzić o twoje wewnętrzne dziecko albo twoje dzieciństwo. Może tam ci gdzieś wtłoczono w tym czasie jakieś kwestie, programy, słownie takie oprogramowanie, na którym jedziesz jakby do tego momentu. Ale pytanie, czy nie warto by tu zmienić coś w sposobie postrzegania, myślenia? W każdej chwili możemy sami zadziałać i to zmienić, prawda? Mamy uwolnij się od zbytniej kontroli. Uwolnij się od tego, by nie upierać się przy tych swoich sposobach, metodach, przy tych swoich oczekiwaniach, że coś będzie jakimś i tylko takim chcesz, żeby było. Kiedy wszechświat, kiedy pozostawisz energii wszechświatu jakąś przestrzeń wolną właśnie na działanie, będzie ten wszechświat działał tak, aby to coś, czego pragniesz, było jeszcze lepszym, niż sobie wyobrażasz. Ale jeżeli będziesz się upierać przy tym jednym sposobie, jednej możliwości, może tak być, że zablokujesz całość. Może tak się stać. Mamy tutaj, kochani, kartę, która mówi o zwierciadle i o tym, że wszyscy jesteśmy dla siebie zwierciadłami. Jak w lustrze widzimy w sobie nawzajem nasze cechy charakteru i to, jak traktujemy innych ludzi, oczywiście, że tak, ale także i głównie powiedziałabym to, jak traktujemy sami siebie. Więc jeżeli są wokół ciebie ludzie, którzy pokazują ci cechy albo zachowania, które ci się nie podobają,
Zastanów się, czy ty w taki sam sposób siebie nie traktujesz. I to jest kluczowe tutaj, słuchajcie. Dobra, zobaczmy prawdę ukrytą dla koziorożca. Powiem wam, że tydzień bardzo ważny i to dla bardzo wielu znaków. Jeżeli macie kogoś spod znaku panny, zobaczcie sobie, skorpion też miał bardzo, bardzo, bardzo niesamowite czytanie. Niesamowita energia bije z tych czytań. Dużo się dzieje, dużo się, też strzelec chyba też, ale to nie pamiętam, ale na pewno skorpion i panna. Tak, jeżeli macie gdzieś te osoby albo te znaki są dla was ważne, zobaczcie sobie też to czytanie, tym bardziej, że tu strzelec wam występuje, prawda? Występuje wam w wielkich arkanach, więc zdecydowanie tu dla jakichś koziorożców strzelce, jakieś strzelce są ważne. Prawda ukryta. Boję się z tobą skontaktować. Żałuję tych wszystkich kłamstw, czyli jakieś kłamstwa tu były i teraz ktoś się boi odezwać do koziorożca, bo koziorożec może już wie, że to były kłamstwa. Kolejne, dokładnie wiedziałam albo wiedziałem, co robię i ostatnie, nie wiem, czy się to tu zmieści, może tak skurczymy troszkę. Wiem, że przekroczyłam albo przekroczyłem granicę z tobą w tym czymś, w tym temacie, prawda? Czyli podsumowując, ktoś doskonale wiedział, co robi, wie, że to było przegięcie, mówiąc po ludzku, że te kłamstwa to było za dużo i teraz się boi z tobą skontaktować. Czuję, że to jest jedna historia dla kogoś, ale kochani, możecie to też jako pojedyncze informacje, też czuję, że tu dla kogoś są to pojedyncze informacje, które czujesz, że rezonują z tobą, po prostu to te weź. Takie podsumowanie, to powiedziałabym, kochani, broń to, co jest ważne naprawdę dla ciebie w życiu, broń tego, chroń tego, ale jednocześnie pamiętaj, żeby wybierać te bitwy do stoczenia i zastanów się, z kim walczysz. Czy to, z kim walczysz, to nie jest takie trochę absurdalne. Czy może walczysz z sobą pod tym względem? Może walczysz z sobą? Albo walczysz z kimś tobie bliskim? I teraz zastanów się, co by się stało, gdyby ten bliski ktoś zniknął z twojego życia. Warto sobie to uświadomić, bo koło fortuny pokazuje, że wszystko może się zdarzyć, słuchajcie. Jak było super, może być gorzej. Jak było gorzej, może być super teraz, prawda? Po prostu tu jest pokazane, że coś się zmienia. I teraz pytanie, co się zmieni dla ciebie i w którą stronę to pójdzie? Czuję, że możecie przejąć jakby jeszcze dowodzenie, czy jak powiedzieć, no nie chcę powiedzieć kontrolę, bo to źle zabrzmi tu, ale możecie jeszcze zdziałać, żeby przed czymś się uchronić. Jest wieża, jest koło fortuny, ewidentnie karta śmierci, coś tu się może zakończyć i w ogóle się tego nie spodziewacie, kochani. Może to przyjść z zaskoczenia. Dla jakichś osób tutaj czuję jakieś odejścia, jakaś osoba, czyli jakieś związki się mogą rozpadać tutaj. Związki, relacje, biznesy też, bo ktoś pójdzie w innym kierunku, bo stwierdzi, że ty masz za wysokie wymagania, oczekiwania, których ta osoba spełnić nie może. Więc uważajcie tu, kochani, jeżeli wam zależy, żeby ten ktoś został w waszym życiu. Szczególnie to mówię do osób, które już mają podejrzenia, że coś takiego zaczęło się dziać jakby w waszym życiu, prawda? Tak, pierwszy ślimaczek, weźmiemy sobie wesołe ślimaczki na koniec, żeby tak troszeczkę tu atmosferę rozluźnić. Jest jeden, jedyny klucz do twojego życia. Tak, ja chcę, ale tu słuchajcie, samo chcenie nie wystarczy. Trzeba działać, prawda? I trzeba mieć świadomość, że każde działanie wynikające z tego naszego chcenia prowadzi do jakichś konsekwencji. Każde działanie, każde słowo, które wypowiadamy, niesie ze sobą konsekwencje. I drugi ślimaczek nam mówi, nic nie jest zbyt małe, aby nie móc się z tego ucieszyć. Zobaczcie, dokładnie, energia wdzięczności i docenienia. Nawet jeśli masz 5 zł w portfelu, możesz się ucieszyć tym jak milionami. I uwierz mi, że jeżeli ucieszysz się tą piątką, przyjdą pieniądze do ciebie w niespodziewany sposób, w ogóle cię to zaskoczy bardzo. Natomiast kiedy będziesz ubolewać i żałować, że jest tylko te 5 zł, zniknie ci nawet ta piątka i jeszcze się zrobi debet, nawet dziura w debecie. Energia wdzięczności przywołuje więcej. Energia marudzenia, jęczenia i braku przywołuje tego mniej, czyli się robi wyrwa, robi się dziura.
Prawo przyciągania, kochani. Warto zgłębić te informacje i stosować, bo one działają. To jest czysta magia, po prostu czysta magia w tym świecie. Można sobie wspomóc tam. Dobra, mini, wybierz kartę, zobaczmy, dla koziorożców. Jakiś tu czuję bliźniaczy płomień, ewidentnie dla kogoś. Teraz mi tak migło. Będziecie się mierzyć z jakimiś bliźniaczymi płomieniami. Albo kimś nowym, albo... no właśnie, co tu jeszcze poczułam? Może zjawić się bliźniaczy płomień, który tu będzie kusił koziorożca, natomiast to jest czysto seksualne i zastanów się i dowiedz się, czy nie jesteś tam trzecią osobą. Po prostu, że tutaj nie ma uczciwości jakby. Jest tutaj oszustwo, jest to jakieś kłamstwo, jakaś iluzja. Czyli jesteś osobą trzecią, rozumiesz? To jakby jak kochanek, jak kochanka, prawda? Zastanów się, czy warto iść w tym kierunku, bo prawda wyjdzie na jaw i czy to, co stracisz, to, co masz teraz, czy to jest warte utraty tego, to, co przychodzi? To tak dla kogoś czuję, na końcu poczułam. Dobra, okej, idźmy już. Mini, wybierz kartę, 1, 2, 3. Możesz zapytać o sytuację, wydarzenie, o osobę. Lećmy. Jedynka, nie. Numer 2. Niewłaściwy moment. Zaczekaj. I 3. Idealny moment. Zobaczcie, jak tu widać to ogólne czytanie, to co zawsze mówię, bierz co rezonuje. I te grupy, zobaczcie, dla jednej niewłaściwy moment, ale dla drugich koziorożców działaj, to jest teraz, prawda? Idealny moment, zobaczcie. Dlatego mówię zawsze, że trzeba wyciągać z tych horoskopów, z tych wszystkich czytań, jakie oglądacie, te perełki dla siebie, te wiadomości, te informacje najważniejsze. Tyle, kochani, życzę Wam fantastycznego tygodnia, a ja teraz już zmykam dalej do pracy. Zapraszam Was wszystkich na Tarot i Oracle, nowy kanał. W tygodniu wszystko na temat kart, a w sobotę o 19:00 zawsze premierowy odcinek świeżutki Nauki Tarota, Szkoły Tarota. Jeżeli ktoś z Was życzyłby sobie konsultacje w kwestii nauki Tarota, napisz na maila któregokolwiek, poproś o to, prześlę Ci cennik i ofertę i możemy współpracować. Dobrze, kochani, to tyle. Utulam i do usłyszenia, kochani. Pozdrawiam serdecznie.